Europejski Festiwal Gier Digital Dragons to wyjątkowa impreza, podczas której mogli się spotkać producenci, wydawcy, twórcy gier i ci, którzy tworzeniem gier chcieliby się zająć. Wszystko za sprawą Krakowskiego Parku Technologicznego. Pierwsza impreza i mamy nadzieję, że Festiwal Gier wpisze się na stałe w kalendarz Krakowa. Będzie nie tylko imprezą taką, która przyciąga rozrywkę, ale również będzie imprezą, która będzie promowała, wspierała branżę gier, która jest, jak wiemy, bardzo istotna i wspierając rozwój regionu, chcemy wspierać również tą branżę. Jeśli zapytamy się, dlaczego właśnie teraz, dlaczego właśnie KPT organizuje Europejski Festiwal Gier, no to odpowiedź jest oczywista. Rok 2011 był wyśmienity dla polskiej branży gier wideo, a jeśli popatrzymy na wyniki branży na całym świecie, to jest to jeden z najszybciej rosnących sektorów rozrywki elektronicznej. Pierwszy dzień festiwalu, który odbywał się w siedzibie Muzeum Lotnictwa Polskiego, stał pod znakiem spotkań networkingowych. Dzięki temu, że jesteśmy razem, dzięki temu, że się spotykamy, wymieniamy poglądami, wymieniamy również doświadczeniem, jeżeli chodzi o samo tworzenie gier. Dzięki temu tak naprawdę jesteśmy w stanie rozmawiać z największymi wydawcami i przekonywać ich do tego, że warto inwestować w polskie tytuły. Bluebear Team zaprezentował swój najnowszy projekt, grę Amen. To pierwszy polski tytuł startowy na premierę konsoli. Testera firmy zapytaliśmy, jakie są zalety nowej gry. Przede wszystkim wyzwanie intelektualne, dlatego bo większość gier aktualnej generacji oferuje nam dużo więcej wrażeń, ale tylko pod względem wizualnym, pod względem takim, że tak powiem, arcade'owym. Swoje projekty zaprezentowali studenci Europejskiej Akademii Gier. Mówiliśmy właśnie o grze Island Fortress, czyli naszym pierwszym projekcie wydanym na Android Market, który napisaliśmy na silniku Undengine i przy okazji chcieliśmy zrobić z tego też naszą pracę magisterską. Myśleliśmy, że to jest fajny projekt, można będzie pokazać, że coś potrafimy zrobić, że na uczelni też różne ciekawe rzeczy się dzieją. Kolejna szansa dla naszych studentów, żeby poprzez bezpośrednie kontakty z firmami, poprzez właśnie możliwość przedstawienia tego, czym się zajmują, co potrafią, co już zrobili, mieli szansę na zainteresowanie tych firm i być może nawiązanie jakiejś współpracy. Jednak nie dla wszystkich znalezienie zatrudnienia było najważniejsze. Priorytetem jest indywidualność i robienie rzeczy, które my chcą, co chcemy robić. Dlatego bardzo dobrze jest nawiązywać kontakty z innymi firmami i na pewno można na tym wiele korzystać, ale przypuszczam, że póki co będziemy robić pod swoim szyldem. W pierwszym dniu festiwalu odwiedziliśmy także stoiska firm. Alvernia Studio jest atrakcyjnym partnerem dla producentów gier. Świadczymy szereg usług dla game developerów i bierzemy dosyć spory kawałek w ich procesie produkcyjnym, jak na przykład nagrywanie sesji motion capture i przenoszenie później tych animacji na postacie, które występują w grze. Realizujemy też cutscenki, czyli takie przerywniki podczas gier, gdzie zazwyczaj gracz ma okazję zapoznać się z historią. Zaczęliśmy też realizować cinematyki i trailery, więc to jest jakby korzystamy z tego naszego know-how filmowego, które staramy się przenieść właśnie do segmentu gier. Agencja Soul Interactive Studio zajmuje się animacją poprzez wykorzystanie techniki motion capture. Nasze studio już istnieje kilka lat. Zrealizowało bardzo dużo projektów, bardzo dużo efektownych projektów. Także nasze doświadczenie jest pod tym względem bardzo duże. Cały czas rozwijamy się, cały czas stawiamy sobie coraz wyżej poprzeczkę, aby jakość naszych usług była coraz lepsza. I myślę, że klienci to doceniają. Black Eye Studio zaprezentowało technologiczne demo powstającej gry Gloria Victis. Gra jest takim klasycznym RPG-em przeniesionym na realia multiplayerowe, czyli wszyscy ludzie, którzy kochali dawne gry za klimat, za rozbudowane dialogi, za fabułę, a zniechęcili się do gier MMO z powodu ich pewnej prostoty i takiego cukierkowatego, tak zwanego słodkiego, wygładzonego świata fantasy, powinni zainteresować się naszą grą Gloria Victis. Krakowska Future Reality Games poszukuje obecnie inwestorów do wypromowania swojej gry za granicą. Na obraz z kamery nałożony interfejs, powiedzmy rękę z bronią, plus wszystkie informacje typu punkty, zasoby energii, zasoby amunicji. No i pozostali uczestnicy mają podobnie wyposażone smartfony.
No i chodzi o to, żeby biegać do siebie, strzelać, zdobywać punkty. No i to wszystko w rzeczywistym świecie, czyli trzeba się oderwać od komputera, wyjść na zewnątrz, spotkać się ze znajomymi. Reality Pump jest jedną z najstarszych krakowskich firm i ma na swoim koncie ponad 20 gier. Na festiwalu zaprezentowała swoje ostatnie produkcje oraz nowy silnik Grace 2. Prezes firmy Mirosław Dymek przyznaje, że Kraków to dobre miejsce do tworzenia gier. Naprawdę w Krakowie mamy bardzo dużą ilość z jednej strony uczelni technicznych na bardzo wysokim poziomie, które dostarczają wspaniałej, wysokiej klasy, światowej klasy specjalistów, jeśli chodzi o inżynierów, informatyków itd. Z drugiej strony jest to jeden z największych ośrodków kulturalnych. W związku z tym w Krakowie nie ma problemu z grafikami, z koncept artystami, ze scenarzystami, z muzykami. Po prostu wszystko jest na miejscu i ci wszyscy ludzie spotykają się w knajpach na Kazimierzu, są dostępni, są wyluzowani. Nie ma tutaj wyścigu szczurów, nie ma krawatologii. To jest luz, jest naprawdę taka fajna bohema i można tu robić fajne rzeczy. Podczas pierwszego dnia festiwalu w spotkaniach networkingowych oprócz producentów i wydawców wzięli także udział przedstawiciele funduszów Seed i Venture oraz aniołowie biznesu.